witam widzów Małego Rokina. Dzisiaj dla odmiany na filmie niestety nie zobaczycie ani Dominika, ani Magdy, ani Marcina, ani Milka. Zobaczycie grubasków z Carp Team Łaziska. Jedziemy na łowisko Karpik. Cały film traktujemy jako taki mały prezent ślubny, bo pewnie część z Was wie, część nie, że Magda i Dominik niedługo się pobierają, więc to jest od nas dla nich prezent ślubny. A do Was mielibyśmy taką króciutką prośbę. Prosimy o dużo lajków, dużo subskrypcji, żeby Dominik z Madzią mogli sobie usiąść przed tym filmem, otworzyć piwko i chipsy i w końcu oni mogliby zobaczyć jakiś film, a nie zawsze my ich oglądamy. Przyjechałem w pierwszej kolejności po Michała. Michał się zaczyna pakować do busika. Zobaczycie, ile ma tego sprzętu, co przygotował, to w dalszej części filmu. Witam Was serdecznie na naszym filmiku specjalnie przygotowanym dla Dominika i Magdy. Dzisiaj wyruszamy na łowisko komercyjne Karpik. To jest w miejscowości Graboszyce koło Zatoru, tam jest Energylandia. Staw ma 5 hektarów. Jest to typowa komercja i zobaczymy, co nam się tam uda złowić. Nastawiamy się generalnie na karpia, jesiotra i suma. Ja teraz kukurydzą, na nich piszę sy, to jest kiszonka. Udało nam się spakować, cały nasz majdan. Teraz jedziemy po darka. Dzień dobry, witamy widzów Małego Rokina. Pozdrowienia dla Dominika i Madzi z wiadomych powodów. Oto mój mały majdanik, który mamy zamiar spakować za chwilę, ponieważ wyruszamy na zasiadkę roku na łowisko Karpik. Taki mały podręczny bagażek, który każdy karpiarz powinien ze sobą zabrać. Zaczynamy pakowanie. Bus zapakowany. Widzicie, oni są mądrzy, tyle rzeczy nabrać na tydzień czasu jademy. Także karpie, bójcie się na tych Graboszycach, bo źle skończycie z nami. Właśnie dojechaliśmy, bo to właśnie nasze docelowe łowisko Karpik i pensjonat przy nim. Co typowy karpiarz robi po przyjeździe na łowisko? Relaks, panowie, relaks przede wszystkim. Jesteśmy rozpakowani. Aktualnie wiążemy zestawy, szykujemy wędki. Na co będziemy chytać? To dopiero pokażemy. Każdego dnia będziemy robić taki przegląd, na co my łowili, jakie były efekty i co my na to złowili. Teraz obejście. Co tu Michał pięknego naszykował? Michał, dwa zdania. Co tu mamy? Powiem tak. Jest tu rzepik, konopia, kukurydza, groch i łubin. Wszystko to było zalote w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie. Już gotowane. Gdzie to jest wymieszane. Do tego jeszcze było dane odpowiednią ilość cukru w przygotowaniu. I na to właśnie będą łowione na tym jeziorze te karpie, jesiotry i sumce. Zobaczycie, jak to wygląda. Nie są jeszcze nawet w stanie uwierzyć, jak to wunią. Zabrudzamy
Darek ma pierwsze branie. Nie da nam się nagrać momentu zacięcia. Ale co z kołowrotkiem się dzieje, to chyba wszyscy słyszą. Zaraz to odbatlemy, spokojnie. Kurwa, 8 bytek pomadło, kurwa, kapel 3 kilo. Jest pierwszy karp. Myślę, że widać radość na mojej twarzy. Nie wiem, jak jeszcze będzie miał. Zobaczymy, zaraz zważymy. Pomóż mi chyba jakąś. Jest 11,5 kg matum. 10,5 kg szczęścia. Po to właśnie tu przyjechaliśmy. Przypominam, że jesteśmy na komercji, a zresztą tak, na co dzień też budujemy w zasadzie złów i wypuść. Każdy piękny okaz, pomimo przyrody wypuszczamy. Przyjdź z dziadkiem. Darek wiąże po braniu kolejny przypomnik. Branie było na Wacławika, skopek z ananas. Nie zabłądnę na tym łowisku. W zeszłym roku nam się sprawdził, w tym roku powielamy schemat. Cały czas do oporu na Wacławiki ananasowe. Michał poszedł po frytki. I był słyszany znajomy, piękny dźwięk brania. Darek zapał za jego wędkę. Coś tam fajnego ciągnie. Dobra. Jest. Jest jesiotrek. Jesiotr jest na brzegu. Odhaszamy właśnie tego monstera. Jest naprawdę okazały. Ponad metr prawdopodobnie. Bardzo żywotny. Właśnie go odhaczamy. Właśnie dokonujemy pomiaru jesiotra. Wychodzi na to, że złowiliśmy bardzo okazały egzemplarz, który ma 102 cm. Może zaprezentuję do kamery. Naprawdę mało, w mało którym miejscu w Polsce można złowić takie okazy. Przepiękny jesiotr, 102 cm. Jeszcze nie wiemy, ile ma wagi, ale za chwilę go zważymy. A potem bardzo szybko wypuścimy do wody. Mało kiedy można zobaczyć tak piękną rybę i można przywrócić jej wolność. Szczerze powiedziawszy, żałuję, że wyciągnąłem tego jesiotra, bo tak naprawdę to Michał skonstruował sobie zestaw, wywiózł, poszedł nam po jedzenie i wolałbym, żeby mój przyjaciel Michał właśnie wyciągnął tę rybę, a nie ja. Ale tak się złożyło, że akurat mieliśmy branie, jak go nie było. Mateusz wszystko sfilmował. Jakby nie było, mamy jesiotra. Kończymy pierwszy dzień wędkowania. Wyniki przyzwoite. Teraz krótkie ujęcie, co prawdziwy karpiarz robi w nocy. Piąta rano, codzienny przegląd zestawu. Rozpoczynamy dzień drugi. Darek montuje. Darku, co tam masz na haku? Dzisiaj z rana pop-up czosnkowy i euforia czosnek. Zadipowana długo. Próbujemy. Jeśli chodzi o moje wyniki na deki Kulturt firmy Nasz, niestety nic się nie zmieniło od wczoraj, czyli ryby nie mam ani jednej. Było jedno branie o godzinie 5, przed 5 co nas obudziło, ale hak pusty, kula została na haku, także daję jej czas do godziny 12. Będzie równe 24 godziny, wywiozłem jeszcze raz wędkę. Także, tak jak obiecałem, 24 godziny są wędki w wodzie na The Key Culture. Co do Michała, to na razie o swoim zestawie nie opowie, bo parzy pod pierziną. Gdzie idzie pan Mieciu z rana? Ale w porządku, wszystko. Jest poranek, jakoś godzina, półtorej od wywózki. Dariusz szarpie. Czyli już wiemy, że to jest jesiotrek. Drugi na naszej wyprawie.
Piękna walka tu Darkowi. Kolega Jesio uskutecznił. I Michał go pięknie zasakował. Brawo. Na Darterze Jesio. Numer 2 na tej wyprawie. Bardzo żywotny. Na czesnek. Piękny siotrek. Co to zrobię? Poranny przegląd zestawów. Jako że The Key Cool Churt poszedł do wody, zaraz to wsypia tam wszystko, żeby to tam zgniło. Morwa. Dominikowy czosnek z Targów jako pop-up. Małe dipowanko jeszcze. Sąbyk to zjód. Oby pobrał taki chruby kaper jak joje. Kolega Mateusz właśnie prezentuje swoją zdobycz. A zrób fotka. Jako się to robi fotka, nie wiem. No, naciśnij tylko na wyświetlaczu na aparat. Robimy z okazami na komercji. Oczywiście je wypuszczamy. Przygotowani ziaryń do moczynio, żeby potem to ugotować pod wywózka naszych zestawów. Rzepik, groch, potem kukurydza i konopie. Konopia. Czyli tak wyglądają ziarna przygotowane do zamoczenia. Michał, co tam mamy? Dwa słowa. Jest tu kukurydza, rzepik, konopia i groch. Ziarna są zalane, ustawimy ich na 24 godziny, później będziemy gotować. Standardowo Michał śpi, a co robi Darek? Ciągnie ryby na jego wędki. Fajnie pompuje, pięknie, pięknie. Pracuje bardzo dobrze. Karp jest raczej przyzwoity. Jest piękny karpik. Łuskaty. Troszkę na boczek. Nie wszedł, obrócił mi się podbierak. To zaraz naprawimy. Bardzo ładny karpik. Piękny karpik siedzi. Zależy tak troszkę nieudolnie, ale ciężko jest kamerować i wyciągać taką wielką ryba. Piękny karpik na macie. Dariusz łowca. Będzie ważenie. Pan Darek waży swojego łuskatego. Tak strzelamy w ciemno, że pod dziesiątka. No. Karpik tak ewidentnie widać, że ma jakąś narość na wardze, czyli był kilka razy złapany. Także go tam dosyć porządnie zdezynfekujemy. Niech się synek chowie w zdrowiu. I karpik se odpływa. Taki mały karpik. Ewidentnie zaczął się brania. Tym razem już ciągnę na swoją wędkę. I jest ładny. Tak się zapowiada na około pół godziny walka. Także już wiem, co Darek powie wieczorem. Jak mnie boli w krzyżu. Takiego bólu człowiek robi wszystko. Karp chodzi w prawo, w lewo. Nie jestem w stanie na nim zapanować. Liczny. Króciutki.
Piękna rybka, gratulacje panie Darku. Piękny karpiczek, dziesiąteczka, śliczno. I nasz łowca, czyli pan Dariusz. Powiem tak. Jest wtorek. Mamy dobrze przyszykowane zestawy. Jołapia, dziesiątry. Mateusz karpie. Darek też karpie. Właśnie Mati zaliczył odjazd i ma prawdopodobnie mega karpia albo suma. Kurde, odjazd. Kolejna rybka Darka. Męczy się z nim 20 minut. Oj do papy. Jest. Mu ręce odpadną. Niech mu odpadną, jutro mu odrosną. Jest 13 z groszami kilogramów. Ląduje w wodzie. Tak się zdarzyło, że karp zaskoczył mnie, kiedy szedłem pod prysznic. Usłyszeliśmy odjazd. No i co? Spodnie na szybko i heja. I wybiero. I hol. Chyba karp nam tu pod brzegiem ostro szaleje. Taki mały kapsik. Jeszcze kilo, pełno łuski. No i szczęśliwy łowca. Dzień trzeci. Nic się nie zmieniło. Darek dalej ciągnie. Tam jak widać koledzy na ranczu wilkowyje. Nasz domek pod nazwą Jesiotr. Dojechał do nas wczoraj kolega Adam, nasz kucharz. Jeszcze nam nic dobrego nie naważył. Ale już nam obiecał, że nam zrobi kociołek. Michał wreszcie wstał. Także w końcu go obejrzycie w innym troszeczkę świetle niż w dniu wczorajszym, jak cały dzień przespał. Końcowy moment w ściąganiu. Michał już czeka z podbierakiem. Darek padał, że to jest małe, ale mu nie wierzymy. Karpik podbieraczku, Dariusz szczęśliwy łowca. Coś koło dziesiątki, ale może dziesiątki nie przekroczyć. Zobaczymy. 11-200, ja? No to mi się grubo pomylili. No tyś padł dobrze, Josie grubo pomylił. W sumie, że gruby to się grubo pomylił. Piękny karpicze, gratulacje panie Darku. Darek padł dzisiaj wyjątkowo, tego kapra puści. Lodówki już mu pełne, zamrażarki pełne. Gratulacje kolejne panie Darku, piękny dzień, dzionek, rozpoczęcie dnia. Gotujemy ziarna, czyli wczorajsze ziarna, które zostały zalane 24 godziny ponad. Dzisiaj palniczek, duży garnek. Darek podnieś ten dekielek, zajrzymy tam do środka jak to wygląda. Czyli przypominam, że jest gotowana kukurydza, rzepik,
konopia. Tak się to prezentuje. Co do gotowania, w zależności jaką kukurydzę się kupi, trzeba sprawdzać na bieżąco i tyle. Efekty są, także znaczy, że gotowanie nam idzie dobrze. Tak wyglądają ugotowane ziarna, konopia, kukurydza, rzepik. Teraz kroimy do tego kulki, peleciki. Akcja. Pruszareczką idziemy z kulkami. Powstaje nam takie coś. No a tam ile damy, to według uznania oczywiście. Teraz tak. Kuleczki kroimy. Firma nie ma znaczenia, ale jest to kompletny beton, ale za to były tanie. Na słodko, truskaweczka. Także na takie wiaderko, kilo półtorej. Coś skrojone, coś zmielone. I do wody. Niech mają, niech jedzą. Kulki nakrojone. I teraz dipujemy. Zalewamy wszystko. Smak, słodka śliwka. Czyli wszystko na słodko. Kiedyś będzie ryba głośnie, nie? Tutaj sąsiad ze stanowiska obok. Piękny karpiczek, pełne łuski. Ma pan to słowo, dobra. To by dobra, wystarczy mi. Odrzuć go tu pan. Ponieść takie ponieść, odrzuć go pan. Tak, bo na drugim bok. Jak się targa, nie? Piękny karpiczek, gratulacje dla łowcy. Która ryba? Pierwsza, druga? Dzisiaj już druga, nie? Tak. Michał się chycił roboty. Twardo padał, urlop przerywał, będzie wywoził. A u nas nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu ciągnie tylko Darek. My z Michałem ciągniemy piwko. Chyba go wciepiemy do wody. Żeby szczyty zdobywać, czasu i pracy trzeba. Puścił mu! Puścił mu! Widzieliście kiedy taki ogórek? Świeżo z paczki wyciągnięty. Erotyczny. Poruszaj tym, Adam, poruszaj tym. Darek akurat kończy kolejny hol. A dzisiaj gotujemy karku golonko. Nie ma to smażonka, jak na nas przystało, ale golono. Jutro najprawdopodobniej, jak się to fajnie wszystko ugotuje, będzie to pieczone na grillu. Powiem tak, kolejny dzień, czwarty, 7 rano. Nic się nie zmieniło. My z Michałem dalej nic. Darek ciągnie kapra. Kolejny darkowy kaprzik w siatce. Piękny grubasek, rozluskacz. Chłopaki go właśnie reanimują z podbieraka. Najprawdopodobniej chyba rekord naszego wyjazdu. A tam mamy hopy. 16. Piękniejszy okaz. Jeszcze musimy sprawdzić, czy mój nie był większy, ale niech mu będzie, niech mu. Piękny karpik. Brawo, panie Darku, brawo. Siakłowie w krzyżu. Jademy do szpitala? Nie, aż także nie ma, ale kolega Michał go wypuszczył. Darek padał tak. Zaczyna symulować kontuzja, bo już mi się nie chce tych ryb wypuszczać. Joje by dać no hytą.
aby gadał, że mnie w krzyżu boli i to radę Michałowi, żeby chociaż te ryby popuszczał. A ja dopiero zacznę chytać. Tak wygląda nasz brzeg, gdzie łowimy. W tle widać dom weselny z restauracją, z hotelem. To jest ten sam wnęczek, co mają właściciele. Jest domek jeden mniejszy, nazwa Pstrąg. Nasz namiocik mały do schowania kuleczek. Tu jest nasza siedziba pacjenta Jesiotr. Namiot oczywiście dostawiony przez nas. Michał coś się tu podśmiewał ze mnie z prawej strony, pewnie chce coś powiedzieć. Mamy awarię fruga. Nie wiemy na razie co się stało, spróbujemy doholować w ogóle do brzegu. Kompletnie sucho naszych poleceń. Była 50 metrów dalej, także może nam się uda. Niestety prawda było brutalno i nasz frog się zepsuł, także będziemy go zaraz operować. Może właśnie, nam się uda. Właśnie zakończyliśmy najdłuższy hol tej zasiadki. Nodlimy przyczyna usterki, ale niestety nie jestem ją w stanie naprawić. W lewym silniku odkręcił się wałek i chodzi sobie do przodu, do tyłu i nam wyskoczył. Przyszła w końcu kolejna Mateusza. Holuje najprawdopodobniej karpia. Jak to oceniasz, Mateusz? Walki Mateusza ciąg dalszy. Walczy z bezłuskim. Zaraz będziemy go podbierać. I karp ląduje w podbieraku. Podam centrum, co musi przyjść. Jest duży, ale cieszy. Sam się no pięknie wypiął. Karpik już na macie. Za chwilę będziemy ważyć. To już właśnie waży. Strzelam, że 6. 8,3, 8,4. 8,4 kg. Troszeczkę mały minusik tego łowiska. Stanowiska przeciwległe od naszego. Coś przekopują, ciężki niż sprzęt pracuje od rana. Do głowy idzie troszkę dostać. Ciekawe jak to ma wpływ na ryby, na ich brania. Bo od godziny 10 nic kompletnie. Jak otworzyć butelkę wódki? Poradnik, część pierwsza. Polska wódka wyborowo. Na zdrowie. Powiesz. Wiecie, jak to na rybach, wpadki chodzą po ludziach. To mi zrobił pan karp, nie pobieli mnie, nie bójcie się, nie dostać tu piernicz, ale to mi zrobiła rybka. Tartuja uderzył się o kant stoła w nocy. Tak wygląda szczęśliwy hop, kiedy po 4 dniach bez brania, oprócz chytania leszczy, wreszcie coś ciągnie. Jakby nie miał uszy, to się śmieje dookoła głowy. Gęba mu otwarto, wpadło mu już tam 4 muchy. Podziwiajcie. Tak wygląda zadowolony hop. Brawo Michał, po 4 dniach nareszcie karp. Żeby nie było, że się tu tylko alkohol pije. Jest kaper? Jest.
Michał, nie chcę ci nic zgadać, ale chyciłeś najśmieszniejszego kapra, jakiegoś widział, jakiego widział w życiu. Bo nie okrągły jak stary Zygur ze ściany. Ja. Jesz p... Czekaj. Trochę nie wygodaj. Daj go wyżej. Gdzie go oko wydłużyć? PowerPointa, znaczy w pęcie chyba. W pęcie ci to Dominik zrobi. Domin, poszerz mu tego karpia. I co, panie Michale, jak wynik? 9. Zaliczymy 8 do raczej. 9,80. Pamiętajmy, uwalniajmy okazję. Na komercja. Na komercja. Bo w sumie na komercji wszyscy wszystko biorą na patelnia. Jeszcze tak wielkiego karpia nie widział w życiu na oczy. Ostatni dzień. Mateusz zmienił miejscówkę i jest w broni. Nie wylądował na macie. Mateusz właśnie go wypina. Cherry Crab. 11. Piękny karpiczek. Bezuski. Do wody. Kolega z stanowiska obok pięknego karpika złowił, opiekun łowiska, pełno łuski, 13 kilo. Tu się smaży mięcho. Chciałbym przekazać mojej żonie, że bardzo jej dziękuję, że mnie puściła na ten tydzień na te ryby. Do mi ten taki mchawiec w prezencie. Mogę? Pozdrawiamy małego rekina. Podziwiajcie mnie. Szarpej, nie daj mu luzu, Darek, nie daj mu luzu. No i tak pomalutku, ta złoto rybka od Darka przychodzi do podbieraka. Troszkę tu Darka pod szkolą. Piękny karpiczek. Brawo, panie Darku. Ukoronowani karpika. Gratulacje na koniec. Killer, obejrz. Jakbyś tu był z Dominikiem, to byś miał swojego kolegi, co się bawi kurczakiem. Nasza wyprawa na karpika dobiegła końca. Myślimy, że była w sumie udana. Idziemy jeszcze z Michałem do restauracji na Suma, żeby to z wysokiego C zakończyć, tą zasiadkę. Darek już pojechał wcześniej, bo dzisiaj mamy wylot do Finlandii na delegację, także zostaliśmy z Michałem sami. Jeszcze przy obiedzie zrobimy podliczenie, ile ryb było złowionych, jakich kilażowo. Pamiętajcie, że to był nasz pierwszy film bez Dominika, także nie mamy w tym kompletnie doświadczenia. Mamy nadzieję, że wam się spodoba cała produkcja. Wyjazd uznajmy kompletnie za udany. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, to na karpiku jest drugie łowisko dla mniej zaawansowanych wędkarzy. Tutaj rybkę można zabierać, prawda? Stąd tak. Oczywiście za opłatą. Jest pan opiekun. Także idziemy do restauracji na Suma z Michałem. Pogoda dopisuje ostatnimi dniami. Szkoda, że nie było tak na początku naszej zasiadki. Piękna okolica. Jest taki króciutki regulamin łowiska numer 2. Oczywiście alkohol zabroniony. Tutaj macie cennik, ile rybka was tu może kosztować. Łowisko karpiowe, gdzie my byliśmy, oczywiście jest zabronione zabieranie jakiegokolwiek ryby. A regulamin dostępny na Facebooku albo na stronie karpik.pl. Jesteśmy w restauracji. Czekamy na Suma.
międzyczasie zrobiliśmy sobie małe podsumowanie kilażowo, ile tego nam wyszło. Łącznie przez cały tydzień było złapane 348 kg ryby. Darek wygrał zawody 156 kg. Ja drugie miejsce 133. Michał trochę słabo, tylko 38 kg. No i to na tyle. Nie jest żaden tam rewelacyjny wynik. Brania były jakie były. Ostatni dzień właściwie był najlepszy, jeśli chodzi o częstotliwość, jakość brań. Jesteśmy żadnymi profesjonalistami, także nie można się cudów po nas spodziewać. I czekamy dalej na Sumba. Michał, jaki to było? Zajebiste. Nie przeklinaj do filmu. No, tak lepszy. Sumik zjedzony, było to pyszne. Kończymy nasz film. Pamiętajcie, że to nie była żadna reklama łowiska Karpik. Aczkolwiek podoba nam się tu, byliśmy tu drugi rok z rzędu. W przyszłym roku też zapewne wrócimy, choć tam zbyt często po komercjach nie lubimy łowić. Aczkolwiek to łowisko nam się bardzo podoba ze względu na wygodę, bo jest domek, pełny sanitariat. Wiemy, że niektórzy karpiarze tego nie lubią, wolą typowe dzikie łowiska. My jesteśmy wygodni, tak jak widać po naszych brzuchach, dlatego nam się podoba. Teraz kolejna Dominika, który to wszystko ma za zadanie wszystko fajnie poskładać, żeby to miało sens, te nasze wypociny filmowe. Pamiętajcie, że film był podziękowaniem, takim prezencikiem, nie podziękowaniem dla Madzi i dla Dominika, którzy za parę dni biorą ślub. Dołączamy się do ich życzeń, wszystkiego dobrego na zdrowej drodze życia. Mamy nadzieję, że też się dołączycie. Kliknijcie łapkę do góry, jak się podoba, jak się nie podoba. Nie klikajcie, nic najlepiej. Subskrybujcie kanał mojego rekina, oglądajcie jego filmy. Pozdrawiamy. Do następnych filmów. Śpiewać.